Nazywam się Kulik Ryszard. Jestem tutaj tych Wróblewskich rodziną, bo Krzysiek jest moim bratem stryjecznym. Ja mogę powiedzieć tylko, bo ja jestem 49 roku, to znaczy w tym czasie miałem 3 lata, jak Szum zginął. Ale znam dużo opowieści właśnie od mego wujka, bo brat Szuma, Edward, to mój był wujek. I on bardzo dużo opowiadał, cały czas wspominał właśnie tego Szuma, tego brata swego. On, dla niego to był wzór. No i nawet pamiętam, że mówił o tym, że był też przesłuchiwany, Edward. Przesłuchiwany przez UB w Hrubiszowie. To sobie przypominam, że tak mówił. To między innymi za brata, za Szuma był przesłuchiwany. Bo ja mieszkałem w Hrubiszowie, byłem w szkole w Ogólniaku. Byłem na stacji, mieszkałem u takiego, nazywał się Szczupak Andrzej. To był ubek, który mówił, że był w tym czasie, jak była ta akcja na Szuma w Glińskach. Mówi, że on uczestniczył w tym. I ja tam się nie przyznawałem w ogóle, że to jakaś daleka rodzina, bo mogłem ją wyrzucić ze stacji, ale tak tylko słuchałem, co on mówi. To on, wiadomo, jak taki ubecy rozmawiał na temat partyzantów, co oni mówili, że to bandyta, że jak zajechali tam, to on był rozerwany granatem i miał za pasem nadpalone dolary. To ja dokładnie to pamiętam, jak on mówi. To była taka propaganda celowa chyba, bo to było nieprawda nigdy. To na ten temat to tyle mógłbym powiedzieć, ale chodzi mi jeszcze, w tej chwili spotkałem takiego świadka, to w miejscowości Ornatowice, to jest gmina Grabowiec. W rozmowie, to mój taki znajomy, rozem polski Marian, miejscowość Ornatowice, gmina Grabowiec. On mówi, że on znał tych partyzantów, którzy tam byli, znał Szuma. Był takim kurierem, przenosił wiadomości z miejscowości Hołuzny do Ornatowic, bo on chodził do szkoły w tym czasie, ale mówi, miał zapakowane takie wiadomości, że jemu nie wolno było otwierać tego. Nawet matce nie mówił o tym, że on przenosi te wiadomości od jednych do drugich. To znaczy mówił, że on do domu, do mieszkania nie przychodził. Tylko spotykali się tam na takiej łące brzuski takie wkoło obsadzone, że mówi, że tam mieli miejsce, gdzie się spotykali z tym bratem. To pamiętam. Że, no i jeżeli chodzi o tego właśnie Szuma Wróblewskiego, to on ma dobrą opinię. Ludzie na niego nigdy, ja nie słyszałem, żeby ktoś coś źle o nim powiedział. Tylko wszyscy uważali go za takiego patriotę, że się nie poddawał, że do końca zginął jak zginął, zdradzony był.